Dzień dobry wieczór. Z tej strony ponownie Starki i cóż. Oto już nasze drugie spotkanie z grą Elden Ring w sezonie, można powiedzieć, drugim, tak poniekąd. Chciałem powiedzieć poniekąd i tak jak mi to wyszło, ale tak. Mniejsza z tym. Jak widzicie, odcinek zaczął się dokładnie w tym samym miejscu, w którym ostatnio kończyliśmy. I cóż. Jeśli mam być z wami szczery, to było trochę przerwy między jednym a drugim momentem. Głównie dlatego, że nie wiedziałem, co mam ze sobą zrobić, tak trochę. I tak... stwierdziłem w sumie, przez te chwile przerwy od Elden Ringa, że w sumie wiem, co spróbuję zrobić. I powiem wam tak, ten odcinek będzie definitywnie bardzo. You there. Could you help us out, Cully? Tak, chciałem powiedzieć, że będzie bardzo, ale to bardzo ryzykowny. Ale tak, zanim to wszystko, to musimy się tutaj zająć. Pierwsze, poniekąd uwolnieniem naszego. Nazwano pomóc naszemu krzywcowi przyszłemu i ubić tego dziada. Właśnie za to uwielbiam ten oto wspaniały magiczny atak, którym jest błyskamienny łuk. Dobra, udało się go pokonać, więc. Ja, czy to tu? Nie. Czy gdzie ty jesteś? Yeah, you there. Stop. What you going to do that for? Oh yes, I remember. Okay. Some Claude turned me into a tree. You were just breaking the spell, weren't you? Thank you. The name's Bok. I was pushed out of the cave. Told not to come back. Not ever. Then I ended up as a tree. Lucky you came along, really. No, to fajnie. Oh, what a shame. When they threw me out of the cave, they took everything I owned. And so this is all I have to express my thanks. I hope you can forgive me. Or, spokojnie. If you can afford to wait for a while, I could sneak back into the cave and bring back something of actual value. Then I'd be of some real use to you, I reckon. Right. But I'm frightened. My knees. Tak, przeklęte jest nie na brzegu. A jeśli się nie mylę, mniej więcej jesteśmy w stanie odnaleźć dosyć łatwo. I to, co tam w niej jest, nie jest niczym niezwykle trudnym ani niezwykle istotnym, ale za to niezwykle, powiedzmy, fajnie, jeśli chce się zmienić trochę wygląd swoich akcesoriów. A teraz tak, błyskawienny pocisk może, żeby żuk nie uciekł. Żuk. Dobre, dobre. Zdobyliśmy koń popiół wojny. Ale tak, mimo wszystko to nie to jest naszym celem. To nie. Tak, tam idąc trafimy na bardzo różne fajne rzeczy. I prawdopodobnie byłoby to mądrzejsza decyzja, żeby tam się udać. Ale nie. Pojedziemy zamiast tego na trochę inne tereny. Najgorsze jest to, że prawdopodobnie zaraz będę musiał jechać na terenach mi nieznanych. Teoretycznie. Och, chłopa. Ja nawet nie jestem pewien, czy dobrze jadę. Ale dobra. Załóżmy, że tak. Chociaż jak to patrzę, to chyba nawet powiedziałbym, że tak. Że to bardzo prawdopodobne, że to tutaj. A, bo jak mówiłem. Trochę pamiętam, trochę nie. Okej. Jest ten, który wołał o pomoc. Więc tak.
Jesteśmy w dobrym miejscu. Oczywiście. I dobra, jest to miejsce, które mi chodziło. Jeśli nie mylę, jest to kościół Mariki któryś. Nie pamiętam konkretnie. Ale tak, Melina tutaj nam trochę poopowiada o tym miejscu. Ale to nie to jest najistotniejsze. Oj, nie, nie, nie. Istotniejsze są... I tam, miałem wrócić do trzeci kościół. Jak święta łza, to chyba miało nasze butelki w plus 1. Jak szkarłatne kryształowe 2. 2 tak łza. I butelka jest tego eliksiru. Dokładnie to, po co przybyliśmy. Tak w głównej mierze. Więc pogadajmy z Meliną i lecimy dalej. Cenię butelek, tak. Nie, to zostawiamy, ładunek nie. Zmieszeni są w eliksir, tak. Na razie tylko to. I teraz pogadajmy z Meliną, zanim wyruszymy dalej. Spoken echoes linger here. Words of Queen Marika, who vanished long ago. If you wish, I will share them with you. Ależ oczywiście, z chęcią posłucham. Very well. In Marika's own words, my lord, and thy warriors, I divest each of thee of thy grace. With thine eyes dimmed, ye will be driven from the lands between. Ye will wage war in a land afar, where ye will live and die. Well, perhaps that might serve you in lieu of a maiden's guidance. No cóż, służki, nie wiem. Nie wiem, czy to może zastąpić słowa służki, ale na pewno jest to ciekawostka wielka. Szczególnie jeśli się, no, patrzy na to teraz z perspektywy, powiedzmy, kogoś, kto już zna trochę więcej historii i tak. Ogólnie mówiąc, idąc tutaj, trafia się tak naprawdę do fajnego teleportu, ale ten teleport już tak nas nie interesuje. To, co nas interesuje, jest kawałek dalej. I nie, to też nie jest ten żuk, żeby było. Oczywiście pobiję żuczka, bo czemu nie? To jest takie przyjemne, łatwe, święte ostrze, tak. Ale nie, oj, nie, nie. My nie przeszliśmy tutaj po to. My przeszliśmy tutaj po coś znacznie groźniejszego. I tak, wilki. Elden... Miski, czy tam eldensko-krągowy, jak zwał, tak zwał, oba brzmią okropnie. Odpowiednik najgorszych bestii z Dark Soulsów. Bestii znanych jako psy. No ale tak. Cześć, trolu, bo tak, jeśli nie mylę, te istotne zwane są trollami. I dobra. To jest pewne. Tak w 100% pewne, niestety. Zmuszony jestem jechać na ślepo. Do jednego konkretnego miejsca. I o nie, jeszcze konia mi zabrali, no super. No cóż, wybaczcie zdjęcie, ale domownicy i w ogóle. Ale tak, i ogólnie mówiąc, jesteśmy blisko miejsca, w którym, jeśli się nie mylę, mieliśmy doznać teoretycznie pierwszej inwazji od pewnego NPC-a. Dosyć irytującego, będzie często się pokazywał. Aż trochę mylę miejsca i rzeczy. I przy okazji wkraczamy do Caelid, Caelid, jak to tak zwał, i... dobrze kojarzyłem, co tutaj będzie. Więc... ze smutkiem stwierdzam, że... Być? O, kołeła. O tym nie pomyślałem. Że to tak szybko się skończy i to uniknie tego. Ja no, chyba będziemy musieli używać głównie małego tego kamyczka. Ile w ogóle? Właśnie, o ile w ogóle będziemy używać? Może dobrym pomysłem byłoby nie zbliżać się do tamtego miejsca i po prostu lecieć dalej.
Bo, nie ukrywając, Caelid, 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 jak wy to tak zwał, jest nie dosyć, że celem naszej podróży to jest cholernie, to naprawdę cholernie niebezpiecznym miejscem, w którym nawet rozwinięta postać trochę może mieć, nie powiedziałbym, że kłopoty, ale powiedzmy problemy sobie komfortowo podróżować. To jest chyba najsensowniejsze określenie. Tak czy inaczej. Niestety tam leżą moje 700 runów. Ale nie chcę ich podnosić. To miejsce na mapie, jak widać, niewidoczne. Gdyż iż ponieważ no nie mamy tego fragmentu mapy, tutaj to by było w sumie. No, ale wracając, no niestety... Co ja chciałem? Dobra, nieistotne, tak czy inaczej, po prostu, no, niestety nie jest nam znane to miejsce. Tak, jesteśmy już we właściwym Caelid. Teraz tak naprawdę przed nami jest jedno wielkie wyzwanie. O treści przeżyć. I tak, jak się to rozciąga, gdzie się to rozciąga? Na razie nam nie wiadomo. A ponadto, że nie wiadomo, to mogę wam tylko... To tak dosłownie, tylko zagwarantować, że nie jest to przyjemnie. Dlategoż też nie mam zamiaru tutaj za bardzo walczyć, ani z tego typu. A jadę tu tak naprawdę... Można powiedzieć w dwóch, może trzech celach? Chciałbym być tak totalnie, stuprocentowo szczery. Dwóch albo trzech, nie jestem pewien co do jednej kwestii. Ale tak... Mnie to bardziej właśnie, można powiedzieć, dwóch na razie chyba? Nie, trzech. Tak, trzech. Nie wiem, jak mi się tak plączę w tym wszystkim, ale dobra. A, możemy już chyba wejść też do twierdzy palców, w okręgu stoła. I've been testing you to determine if the Elden Ring would truly have you. If you had the metal to endure this long and arduous path. Yeah. It seems my worries were unfounded. Torrent had your measure from the very start, whereas I merely pretended. There is but one other thing I can do to offer you guidance. I can take you to the Round Table Hold, gathering place of tarnished champions, guided by grace. I tak, na razie tam i tak nie pójdziemy. Ale mam teraz opcję podróż do twierdzy. Tak, zrobiłem to tutaj głównie w jednym celu. W ten sposób mamy po prostu lepsze miejsce, jeśli będziemy umierać po raz setny, czy 2000, może bardziej powinien powiedzieć, ale tak. A jeśli chodzi o to, czemu dwa czy trzy cele, to... O nie, nie chciałem tego znajdywać. Na prostym świecie jest tu kilka rzeczy, które... Jeśli udałoby mi się w sumie znaleźć, zdobyć i tak dalej... Mogłyby naprawdę pomóc. Teraz tak. Jeśli mam być szczerym... Może jest nawet więcej rzeczy. Bo tak teoretycznie sobie przypomniałem o tej twierdzy, takiej niewielkiej, którą tu mamy. To nie może też pójdziemy. Ale może, bo ta twierdza jest irytująca, jeśli się nie mylę. A mój cel jest, delikatnie mówiąc, równie irytujący. Poniekąd, ale tak, twierdzą zajmiemy się kiedy indziej. Teraz tak, jeśli chodzi o to moje cele, wypadałoby chyba, żebym był bardziej bezpośredni. Najprościej mówiąc, widzicie to piękne bagno? Już w niego są ruinki. Gdzieś w tych ruinkach kojarzę, że jest jedna bardzo, ale to bardzo cenna rzecz, którą czym prędzej chciałbym pozyskać. To jest pierwszy cel, ale co to konkretnie za rzecz, to... W sumie nie potrzebny by odkrył takie tajemnice wszystkie, ale... No, na razie zostawię dla siebie. Zobaczymy, jak ją zdobędziemy. Jest
Tak, możliwe, że to będzie druga rzecz, po którą też pragnę jakby lecieć. Jestem pewien. Bo właśnie jak mówimy, jest tych rzeczy kilka. Jestem pewien, gdzie jest jakby druga z tych trzech rzeczy. Ale chyba znalazłem drugą. I tak, wiem, że jest tu ciemno. Ale niestety nie mogę się zatrzymywać. Dobrze, 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 dobrze. Dobrze, udało się. Ostrze z rudy meteorytu, mamy to. Teraz tak gwoli wyjaśnienia. Ostrze z rudy meteorytu jest kataną. Dla tych, którzy nie kojarzą, nie pamiętają i tak dalej. Dużo się z nim dostaje. I nie biją aż tak dużo, jak pamiętałem. Ale są bardzo irytujące. Tak czy inaczej. Maskolowanie magiczne. Dosyć dobra broń dla nas na ten etap. Bo jeśli się nie mylę, chyba nie masz takich dużych wymogów. Tak. Jest to jedna z dwóch katan, które tutaj można zdobyć. Tylko właśnie nie pamiętałem, gdzie jest która i niewidocznie znalazłem w sumie tę, na którym bardziej zależy w tym momencie. Bo żeby nie uwijać bawełny, nie ściemniać czy coś, jest jeszcze gdzieś druga. Ale jak mówię, nie mam pojęcia gdzie, tak konkretnie. W zasadzie nie pamiętam konkretnego miejsca, ale wiem, że jest za pokonanie bossa. Albo mini-bossa, zależy jak na to spojrzeć, w jednej grocie. I tak, to ostrze z meteorytu ma wymogi, jak widać, ponad nasz zasięg. Ale tak, jest to bardzo dobra broń dla nas na start. Właśnie to chciałem zdobyć między innymi. Ja szczęście, że to była ta słabsza, bo szczerze na tą mocniejszą to nie wiem, kiedy bym uzbierał statystyki. Teraz tak. Wow, miejsce łaski za miejscem łaski. Nieźle. Teraz tak. Ogólnie mówiąc, jest tutaj dużo rzeczy, na które można się natknąć w tej nieprzyjemnej miejscówce. Ale tak. Pierwsza rzecz, najważniejsza. Trzeba tu przymierzyć to wszystko na koniu, bo bez konia prawdopodobnie podobna zgnilizna w tym miejscu. A konia, co ciekawe, ona nie łapie. Przynajmniej nie na najpłytszych obszarach. Tak, smuga. Sługa? Czy nigdy nie mogę dopamiętać. Powiedzmy smuga. Mam nadzieję, że to jest dobra. No, pomoże nam tu bardzo. Przemieszczaniu się. Och, łeła. Chyba znalazł miejsce, do którego nie chciałbym przychodzić. A może i chciałem? Tak trzęci kamień. Kowalski, czy jakiś coś się nazywał? No chyba tak. Czwórka. Bardzo cenna zdobycz na ten etap. Boże, tylko że nie mogę. Że widzieliśmy te ruiny, a teraz tak biegnę i nie widzę ich. Nury kamień Kowalski 4 i. Jański motyl. Dobra, motyl to niekoniecznie. I oh no. Tam coś wychodziło z. Zgnilizny z wody. O nie, 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 nie. I don't want here. I don't want walczyć z tym. To chłopie, gdzie ja jestem? Myślałem, że znam te miejsce. Bardzo nie chciałem dużo, szukam tu jednych ruin. A tutaj to, zamiast ruin znalazłem dwóch, czy już trzech bardzo groźnych wrogów i minibossa. W sumie minibossa? Po niego może być to pełnoprawny boss. Nie, mówcie, że jeszcze jakieś przyzwanie. GG, I guess? Nic nie zdziałam. Ja tu nie miałem szans nic zdziałać. Dobra, rip 700 runów. Ale okej, i tak nie jest to największa tragedia. Jak mówię, celowo nie biję tu za bardzo wrogów, nie zbieram runów. Bo to, co tutaj dalej będzie się działo, to już inna kwestia.
Gdzie to jest? Może jedźmy naprawdę blisko brzegu, to znajdziemy to, czego szukam. Czy to... to miejsce? W sumie nie wiem. Naprawdę nie wiem, czy to miejsce, ale tak. Dla bezpieczeństwa tylko musimy się pozbyć tych dziadów tutaj. Nie chcę umrzeć ponownie, więc tak. I czy to jest to, czego szukam? Okej. Okay. Wow. Jakby to powiedzieć? I tak i nie. Będę najbardziej szczerym. Bo jest to coś, co tak planowałem zdobyć, ale nie kojarzyłem, że to było tutaj. Okej. Okay. Muszę się tego dziada pozbyć, bo inaczej tutaj umrę. Nie wiem, może zaraz znajdę to, czego szukam. Bo teraz wam go już szczerze powiedzieć. Przyszedłem po coś innego totalnie. Bo prawda jest taka, że... Przynajmniej wydaje mi się, że gdzieś było jedno... jakby to najdelikatniej wytłumaczyć, odpowiednie zaklęcie. Nic szczególnego, jeśli chodzi o działanie teoretycznie, gdyby nie jeden delikatny fakt, że jest to bardzo fajne zaklęcie, jeśli chce się trącać z równowagi wrogów. Dlatego też... No, po prostu by tego szukał. Bo tak, jeśli mam walczyć za chwilę z Margitem, tak się chyba nazywał? No to lepiej byłoby być gotowym jak najlepiej. I... Tak, to tego właśnie szukałem. Okej. Okay. No to mogę powiedzieć, że ten wypad pierwszy to okej, okay, więc... Można uznać za... udany. Bardziej byłby jeszcze udany, gdybym przy okazji pozbył się tych dziadów tutaj, nie umierając przy tym. Jeśli się nie uda... I tak dla mnie win. Nie dlatego, że mam co chciałem. Prawie wszystko, co chciałem. Okej, zizi, nie przeżyję tego. Nie ma i tak wielkiej straty. Ale no, mam po co chciałem przybyć. Ostatnie miejsce łaski. Nie ma co przy posągu. I tak, teraz kiedy mam rzeczy z Kaelid, które chciałem... To w sumie mam trzy rzeczy, przy czym trzecie to nie jest to, co chciałem do końca. Prawda jest taka, że szukałem totalnie innego czegoś. O, przy okazji mogę zaznaczyć jeszcze te dwa miejsca. I guess, żeby ukraść mapę. Od razu to też zrobimy, czemu nie? Bo prawda jest taka, że szukałem tutaj jednego handlarza. Bo jeśli nie mylę, też tutaj był. I to akurat, nie pamiętam gdzie, wiem, że w tej lokacji. Właśnie, specyficzny handlarz, który miał pewną rzecz, dzięki której... A życie każdego gracza Elden Ringa, który oczywiście zechce ją zakupić, staje się dużo łatwiejsze. Jeśli nie wiecie, o co chodzi, to najprościej w świecie mówię tu o pochodni, która odgania zwierzęta. Nie powiem, że wszystkie, bo nie jestem w stanie tego zagwarantować. Też sam nie jestem tego taki pewien, czy wszystkie, ale spora część zwierząt dosłownie będzie wokół nas może krążyć, ale nie zaatakuje. Dopóki ją trzymamy, więc... No dla mnie jest naprawdę potężna rzecz i... Powiedziałbym, że zdecydowanie przydatna. Więc tak, jedziemy i czy jak teraz tu przyjadę, to to zniknie, a... Tak, jak się przyjedzie do znacznika, to on znika. Warto wiedzieć i mapa Kaelid. Fajnie. Super i w ogóle IP. A tylko pytanie, gdzie jest teraz to coś, czego szukałem? Tutaj akurat, tak. Będziemy się też udawać nie tak długo. Od tego momentu pewnie, ale to nie to. Jak Kaelid to będzie? W sensie, może. Tak czy inaczej. Mogę spróbować tam pojechać. Jeśli się nie uda, to trudno. Jeśli się uda, to super. Tak. Czy mam też 24 minuty odcinka. W
co mam powiedzieć, tylko jedną rzecz, a jest nią miałem powiedzieć bynajmniej, ale jest błąd. A jest nią konkretnie mówiąc... Wow. Moczy kurhany Greyol. Nie jest to miejsce, do którego chciałem zawędrować tak bezpośrednio. Ale wydaje mi się, że może to być naprawdę dobra trasa do miejsca, którego szukam. Skoro są tu te smocze kurhany, bo wydaje mi się, że jak właśnie wędrowałem od tamtego miejsca, to... zahaczałem o takie miejsce... I guess... Można to powtórzę, czyli tak mi się wydaje. Ja, tu jest boska wieża. W niej chyba były fajne jakieś znajdźki, ale no... Nie potwierdzę, zaprzeczę. Mapa, smocze kurhany... I... Dostałem tę mapę i już wiem, gdzie jest handlarz, od razu. Od razu pamiętam, gdzie on był, jak to zobaczyłem, więc... Jej. Może naprawdę wszystkie moje cele, plus kilka dodatkowych rzeczy, zostaną wykonane. I w sumie, jeśli naprawdę tam jest ten handlarz, tak jak pamiętałem, i naprawdę sprzedaje pochodnie odganiającą dzikie bestie, to... Czemu nie? Może nawet jeszcze włamie się do tego zamku, twierdzy... I tak, nie wyczyszczę jej, żeby to było. Nie pozbieram wszystkiego, co na temat do zaoferowania. Mam być kompletnie szczery, to nie mam szans. Ale na co mam szansę, to włamać się tam i ukraść jeden, jedyny przedmiot, który tam jest cenny. Więc, dobry handlarzu. Kup. I... Pochodnia odganiająca bestię. Mamy to. Wiesz, że jest bardzo droga, ja nie mam run. Ja nawet nie mam wystarczającej siły, żeby... Patrz, złoty run 4. 1200, jeśli tak, to powinno być ok. Ale pewnie tak, bo... Z tego co kojarzę, chyba sprzedaż... Tak, sprzedaż runy jest równowarta z ilością run, która... ona oferuje, więc idealnie. Mamy to. Mamy pochodnię, która będzie nas aktowała. Jej. Jej, jeszcze raz jej. Tak, skoro mamy to ogarnięte, tutaj nadal znaczkę zostawię i teraz tak, nie gasnący mur. Jak mówię, spróbujemy się dostać do tej twierdzy, sprawdzę, czy to jest ta, o której myślę. Jeśli tak, to przy okazji może ktoś z was dzięki temu odkryje ciekawą już sprawę, której... No, a, tu jest ta czytająca z palców cała. To od razu nie pogadamy o nim. Dużo nie robią, ale... Ale no. Proszę, mogę przeczytać them. Your fingers, please, your fingers. Ja, to jest jedna z najdziwniejszych rzeczy, jeśli chodzi o Elden Ringa. To jak tutaj jest duży nacisk na palce. To the south, a grand festival to make the stars turn. To the east, the hardened bud of a flower to be. But dare you enter into the heart of the scarlet rot? No. To tyle, co ona ma do powiedzenia i... Chyba tylko dodam, że to, co ona tutaj mówi, jest czymś w rodzaju zwiastuna, tak chyba to najłatwiej nazwać, a dwóch wątków, które tutaj się toczą. I oba są bardzo interesujące, fajne, przydatne. Nie wiem, jak je inaczej nazwać, ale no. Warto się nimi zainteresować. I na pewno to zrobimy, w szczególności, że ten festiwal jest, jak przy okazji mówiąc, czymś bardzo przydatnym.
Powiem dosyć, że można tam zdobyć dostęp do paru ciekawszych rzeczy. To jeszcze... Powiedzmy sobie szczerze. Gramy magiem. Gram magiem bardziej, no wiadomo. Przynajmniej chwilowo, bo później może to się trochę zmienić, ale no. Teoretycznie jesteśmy magiem, astrologiem, czy jakkolwiek zwać taki build. Jednak to nie jest najważniejsze, jak coś takiego nazywać. To, co jest najważniejsze, to sam fakt, że gramy czymś takim. A grając czymś takim, do czego się najbardziej chce, to... Nowa inwazja? Proszę, nie. Nie, dobra, po prostu z jakiegoś powodu koń mi się odesłał i nie mogę go zawołać. Dziwna to sprawa. Ale dobra, nie przejmujmy się tym wszystkim na razie. I tak, to jest chyba to miejsce. Tutaj gdzieś powinno być... Aha! Teraz bardziej mi się wydaje, że to jest to. Było to trochę inaczej niż pamiętałem, żeby wejść. Ale tak, ale to jest to. Dobrze. Spinaj się, zanim on cię znowu dźgnie. Spinaj się, gwiazdo kluczu. I teraz tak. Teraz najtrudniejsza część. Jeśli to jest naprawdę to miejsce, a podkreślam, może nie być. Teraz się przekonamy. Ale jeśli to jest to... Zaraz będziemy mieć bardzo, 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 ale to bardzo fajną rzecz. Jak mówię. Jeśli natomiast nie jest, to nie potrzebnie marnuje swój czas na jakiejś tej rzeczy. Nie wiem, czemu tak teraz myślę, to bardzo możliwe, że jednak to nie jest to. Okej, to nie wygląda mi na to, czego szukam. Okej. Nie dosyć, że to jeszcze wszyscy za mną przyle... No super. Dobra, dzięki za cios. Ale nie będę czekał na kolejny. Może znajdę gdzieś. Ale jeśli mam być kompletnie szczery, to już... Sam nie wiem, czy to jest to miejsce, to czego szukam, czy nie. Ale teraz bym powiedział, że z jakąś tam, powiedzmy... Nie wiem, jaką pewnością, ale... Jakąś taką wyższą pewnością, że to nie jest to. Tak czy inaczej, śmierć. Ale dobra. Dobra. Ginęliśmy. Wrócimy do ostatniego miejsca łaski, bo... Skoro zginęłem i wydaje mi się, że to nie jest to miejsce, jednak to... Też to będę przejmował tym wszystkim. Wróćmy może na przyjaźniejsze tereny. Tak, wróćmy na przyjaźniejsze tereny. I teraz tak. Kiedy już zrobiłem to, co zrobiłem, to możemy... ogarnąć jeszcze parę takich przyjaźniejszych, spokojniejszych rzeczy, które też będą bardzo potrzebne. Więc tak, cel, który musimy osiągnąć. Jeśli chcę użyć ostrza z rudy meteorytu, potrzebujemy 15 siły, 14 zręczności i jak widać 18 inteligencji. Okej, jeśli chcę wymienić kostur na kostur z meteorytu, potrzebujemy 18 inteligencji. Okej, jeśli chcę pochodni, 12 siły. Więc... Nasz cel na ten moment powinien być następujący. 18 zręczności. Czyli zręczności. 18 tej inteligencji. Po czym... 15 siły i 14 zręczności. Przy czym siłę najpierw czy do 12 trzeba podbić. Bo jednak, no, nie ma co się oszukiwać, nie ma co zmyślać. Pochodnia odstraszająca, psy, inne dziedzictwa zwierzęce podobne. No jest bardzo cenna, delikatnie mówiąc. Tak. Jeszcze, póki pamiętam, warto by było zająć się czymś jeszcze tutaj.
To teraz już od razu zrobię, bo czemu nie? Prawdę mówiąc, jest tutaj ten karawan wchodzony przez tę stronę. Muszę wam powiedzieć, że wierzę on coś bardzo cennego. Równie cennego jak wszystkie te inne rzeczy, które zdobyliśmy dzisiaj. A może nawet i trochę cenniejszego. I tak. Mogę przyznać, że w sumie to tak. Oj, dosyć poważnie zapomniałem o istnieniu tego. Teraz sobie przypomniałem, że tutaj coś takiego jest. Więc uwaga, uwaga. A oto i kolejna rzecz. Oj, no cóż, teraz czuję się głupi. Czemu tu był wielki topór? Czy on pozmienia edukację niektórych rzeczy? Jest, że tak. Wydaje mi się, że musieli pozmieniać, bo jestem w stanie przysiąc, że tu było coś naprawdę fajnego. A konkretnie mówiąc, miecz. Prosty, czyli tak najprostszym językiem jednoręcznie. Ale też dla magów. Podobnie jak inne, więc rzeczy, które dzisiaj zbieramy, więc no. Myślałem sobie, że warto byłoby się tym przyjrzeć, tym zainteresować i tak dalej. A tu jednak nie. Czyli albo źle kojarzę, albo coś naprawdę pozmieniali. I teraz tak. To, co tutaj też widzicie, jeśli chodzi o tego przeciwnika, to tynią głowy, będziemy ich spotykać często. Na razie jest tutaj jako boss i szczerze bardziej bym go nawet nazwał mini-bossem. Tak, jak widzicie, jest bardzo odporna magia, więc musimy walczyć przy użyciu innej rzeczy. A czemu jest odporna magia? Szczerze? Nie mam pojęcia. Wiem tylko jedną rzecz, jeśli chodzi o to wszystko, a jest to fakt, że jednak na tych jest bardzo odporna magia, musimy z nim wygrać. Chociaż dobra, zaczynam rozumieć chyba, co jest nie tak. Najprościej mówiąc, ojojojojojoj, magia leci mu zawsze na hełm. Może jeśli bym nie miał namierzania, to trafiał magią w ciało. Ale jeśli chodzi o moje jakby podejrzenie, czym on mógłby być odporny na magię, to dowiecie się za chwilę. Chociaż ci, którzy znają Elden Ringa, powinni już wiedzieć. Otóż, już no, dobra, w sumie nawet zaraz powiem, tylko muszę znaleźć się w spokojniejszym miejscu. Ogólnie mówiąc, jak go pokonam, mam dostęp do pierwszego nauczyciela zaklęć. I ponownie, jak w wielu przypadkach, nie jestem pewien, co konkretnie mogę tu zdobyć. Ale wiem, że nawet jeśli nie będzie niczego takiego wyjątkowego, powinno tu być jedyne zaklęcie, które można powiedzieć na ten moment na pewno się przyda i które na pewno tu będzie. O ile totalnie nie zlamiłem i nie zapomniałem w 100%. Gdzie to było i jak to było? Dobra, nie chcę zginąć, więc spróbujmy dobić go w ten sposób. Dobra, mamy to. Dziękuję. I ile run za to dostanę? 100. Powiem, że nie najgorzej. Tak szczerze mówiąc, nie najgorzej. Spodziewam się, że będzie mniej. Ale tak, mamy to. Mamy to. Tarnished, are we? I wonder you should turn up here. I am Selen, a sorcerer, quite plainly. Why are you here? Nauczyć się magii. A yen for glintstone sorceries. Well, your aptitude does appear passable, but one must choose one's masters wisely. I was exiled from the Academy of Rhea Lucaria as a reviled, apostate witch. Do you still wish to learn from me? Tak. Well, you are a piece of work. Very well. You are now my protege in Glintstone sorcery. But I refuse to coddle or cast kind words. Never.
Anticipate grievances, young apprentice. No i tak. Oto jesteśmy. I oto jej oferta magiczna. I już na wstępie mogę powiedzieć, że kosztuje to więcej niż myślałem, że będzie kosztowało. A jeśli chodzi o zaklęcia, które... myślałem, że ona posiada i które będą bardzo cenne, to najprościej mówiąc... oto. To. Bo wydawało mi się, że ona to ma i okazuje się, że naprawdę ma. Poza tym widać, że są jeszcze inne, jak na przykład błyskamienne gwiazdy, a które nas po prostu nie stać, bo inteligencję mamy wystarczającą. No i jak widzicie, może to być naprawdę ciekawe. Więc... warto byłoby się tego i tak nauczyć i skorzystać. Potem mamy nawołnicę kryształów. Szczerze, tu nie jestem aż tak bardzo... jakby najłatwiej powiedzieć... jestem aż tak pewien, czy ona będzie aż tak bardzo potrzebna, przydatna i tym podobne. Ale tak... definitywnie tak, warto też się tego nauczyć. No ale to i tak jest mój priorytet. Dopóki... jak to najlepiej nazwać? No dopóki nie mogę tej katany używać. A nawet jak będę mógł ją używać, to możliwe, że to będzie lepsze z czasem. I na końcu jest tarczą szumnego. I... prawdę powiedziawszy, to jest chyba jedna z takich rzeczy, którą najmniej chcę, najmniej potrzebuję. Tak czy inaczej, no... jak widać, można tutaj trochę zrobić i tak. Ja ogólnie mówiąc, wyfarmię sobie runy, żeby wykupić wszystko. A przez wszystko mam dosłownie na myśli wszystko, bez wyjątku nawet to, co już mam. Bo czemu by nie? A w tym momencie... powiedzmy, że wezmę już na nawołnicę kryształów. Bo czemu by nie? I tak. Widzę, że mamy 42 minuty. Więc siadając przy tym miejscu łaski, wydaje mi się, że wystarczy wrażeń jak na jedno spotkanie z Elden Ringiem. I tak, jak mówię, przed następnym ja wyfarmię te kryształy. Przepraszam, kryształy, runy. Będzie to na pewno długotrwałe i żmudne zajęcie. A chyba, że pojadę do najlepszego farmiska w całym, wiem, w całym pogrobnie. Ale nie, bo to bym musiał odkrywać nowe tereny, więc będę musiał sobie odpuścić na razie. No cóż, coś się i tak wymyśli. A tak, więc... po prostu kończymy. Dziękuję wam bardzo za uwagę. Mam nadzieję, że odcinek się wam bardzo podobał. Albo choć jakkolwiek podobał. I tak. Obiecuję, że w następnym będzie się już więcej działo, jeśli chodzi o jakieś podstępy, zwiedzania, questy, bicia bossów i tak dalej. No cóż, dzisiaj to po prostu była taka dziwna moja koncepcja. I mój pomysł jakiś tym podobne. Tak czy inaczej. To tyle, więc trzymajcie się i hej, hej!